Cześć, Tomasz Piotrowski z tej strony. Zapraszam Was na odcinek, w którym pokażę Wam kolejne trzy ćwiczenia siłowe, które wspomogą i zwiększą siłę Waszego ciosu. Pierwsze ćwiczenie to floor press. Ćwiczenie drugie, ja nazywam je wyciskaniem bokserskim, chociaż jest to forma, odmiana wyciskania żołnierskiego. Ćwiczenie numer 3 jest to rwanie hantli nad głowę. I teraz tak, jeżeli chodzi o wszystkie te trzy ćwiczenia, ja osobiście wykonuję je w swoim planie przygotowania motorycznego. O moje przygotowanie motoryczne dba oczywiście Michał Tkacz, czy mogliście się już przekonać w poprzednich odcinkach. Natomiast po co wykonywać floor pressa? Przede wszystkim, kiedy zadajemy ciosy, to nigdy nie bierzemy zamachu. Dlaczego nie bierzemy zamachu? Z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że jest to widoczne, a druga przyczyna jest taka, że jest to wolne. Pracujemy po prostu z martwego punktu. Dzięki wykonywaniu floor pressa wyciskamy sztangę dokładnie z martwego punktu, co pozwala nam zaadaptować mięśnie do szybszego reagowania w trakcie walki. Jeżeli na przykład po floor pressie wykonamy jakieś ćwiczenie bardziej dynamiczne, typu wyciskanie piłki, rzucanie piłki o ścianę, jakiegoś wallbola, cokolwiek, pompkę dynamiczną, to będziemy w stanie wygenerować większą moc, przełożyć to na siłę i szybkość naszego ciosu. Ćwiczenie numer 2, czyli wyciskanie bokserskie, jest bardzo popularnym ćwiczeniem wśród wszystkich osób trenujących sztuki walki. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli będziemy wykonywać je odpowiednio szybko, odpowiednio dynamicznie, to jesteśmy w stanie nie tylko zwiększyć siłę, ale również szybkość. Bo pamiętajcie, że żeby zwiększyć szybkość, każde ćwiczenie musi być wykonywane maksymalnie szybko. Jeżeli chcemy zwiększyć dynamikę, musi być wykonywane maksymalnie dynamicznie. Jeżeli chcemy zwiększyć siłę, musi być wykonywane z odpowiednim obciążeniem. Ale co jest bardzo istotne, żeby te ćwiczenia przyniosły odpowiedni efekt, musimy umiejętnie wplatać się w plan treningowy. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli chcemy pracować nad siłą, wykonujemy małą ilość powtórzeń z dużym obciążeniem. Jeżeli chcemy pracować nad dynamiką, wykonujemy również niewielką ilość powtórzeń, troszkę większą, jednak z mniejszym ciężarem, który umożliwia nam pracę na maksymalnej dynamice. Przy floor pressie, przy opuszczaniu ciężaru robimy to wolno. Natomiast samo wypchnięcie, bam, jest bardzo dynamiczne, ok? Dlatego ten ciężar również nie może być zbyt duży, abyśmy nie stracili nad nim kontroli. Jeżeli chodzi o rwanie hantli nad głowę, możemy wykonywać tutaj innego rodzaju rwania, na przykład sztangą. Natomiast w moim osobiście przypadku rwanie hantli jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że z powodu kontuzji nadgarstków i generalnie problemów z rozciągnięciem tutaj stawu łokciowego, nie jestem w stanie wykonywać na przykład rwania olimpijskiego. Jest to dla mnie zbyt trudne i żebym doszedł do poziomu, w którym mogę to robić, straciłbym bardzo dużo czasu, którego nie mam. Dlatego wykonuję rwanie hantlu. Oczywiście możemy tutaj wykonywać snatcha, co jest bardzo podobnym ćwiczeniem, natomiast rwanie hantli bardziej będzie przypominało ruch olimpijski. I co jest istotne, to ćwiczenie stanowi bardzo mocne ćwiczenie pod generowanie mocy, bo na tym ono się skupia. Więc możemy sobie włączyć je do treningu w ten sposób, że robimy sobie rwanie, które generuje moc, a później na przykład przechodzimy do jakiegoś ćwiczenia, które w miednicy, ponieważ kiedy rwiemy, to tutaj mocno też pracujemy miednicą, prawda? Będzie generowało dużą siłę, czyli na przykład martwy ciąg. Okay? Wykonujemy sobie kilka powtórzeń rwania na każdą rękę, później przechodzimy do kilku powtórzeń z maksymalnym obciążeniem na martwym ciągu, na przykład dwóch, trzech powtórzeń. I na przykład ja w ten sposób w tym momencie trenuję. Mam rwanie, później mam ciąg. Oczywiście każdy trening powinien być dobrany indywidualnie pod daną osobę, pod to, jakie ma braki i na czym chce pracować. Te trzy ćwiczenia, jeżeli odpowiednio wpleciecie je w Wasz trening, pomogą Wam w zwiększeniu siły Waszego ciosu. Wykonujcie je przede wszystkim rozważnie. Okay? Polecam wykonać maksymalnie 4 serie po 5 do 8 powtórzeń każdego z nich i łączyć je z ćwiczeniami jeszcze bardziej dynamicznymi lub siłowymi, tak jak w wypadku rwania. Dajcie znać, jakie efekty Wam przyniosły te ćwiczenia, bo ja jestem z nich bardzo zadowolony.